Dobry wieczór, erawodnika. wodnika, nie możesz wrócić do swojego starego życia, to już temat zamknięty, tak przełożyłem tą końcówkę. Moi drodzy, teraz są najwyższe energie, jakie są w stanie wytrzymać ludzkie ciała. Wielu ludzi ma problemy ze snem, czują się oszołomieni, ale jednocześnie czują podekscytowanie i napięcie. Wśród tego rodzi się nowy sposób istnienia, aby poczuć większe zrównoważenie i pewność. Nawet pośród tego wszystkiego, co się dzieje z ekstremalną pogodą, konfliktami zbrojnymi, wstrząsami gospodarczymi i ekonomicznymi. Wszystko to, co gęste w nas, unosi się na powierzchnię, aby to uwolnić, i to jest dobre. Ale jak sobie z tym poradzić w tym czasie pomiędzy dwoma światami, starym i nowym? To jest punkt zwrotny, wspomniany już czas odrodzenia. Jego różnica z przeszłością jest taka, że wy przez ten cały czas pilnie pracujecie w eterze, we śnie i w godzinach czuwania, razem z anielskimi pozaziemskimi siłami światła, które zewnętrznie mogą wydawać się ludźmi, ale nimi nie są. Aby wymazać i usunąć stare nieuzdrowione miejsca we własnej świadomości, a także na Ziemi, energie pobudzają długo uśpione aspekty naszego DNA. Aspekty DNA, które łączą nas z wyższym pojmowaniem, uzdrawianiem i oczyszczaniem ziemi, a także oczyszczaniem swoich i cudzych energii. Coraz więcej ludzi odczuwa w swojej energii ingerencję energii wpływowych istot, które nie należą do nich. To wielokrotnie zwiększa dyskomfort, ale też coraz mocniej odsłania naszą prawdziwą naturę. Prawdziwą ścieżkę i naszą duchową rodzinę oraz pochodzenie. Ci, którzy nie odczuwają takich przeżyć, muszą zrozumieć, że to nie jest pojmowane przez lewą półkulę mózgu. Nauczono nas z podejrzliwością traktować to, czego nie może pojąć lewa półkula. Nauczono nas myśleć tylko poprzez pewne wąsko określone parametry tego, co akceptowalne, możliwe, lub pożądane te wąskie ograniczenia dotyczyły wszystkich obszarów naszego życia. A teraz procesy myślowe pytają, czy można zaufać nowym sposobom widzenia i doświadczania życia? Czy można przeżyć życie nie napinając się i nie martwiąc? Czy to prawda, że żyjemy w gigantycznym hologramie i że nie ma potrzeby martwić się pojawieniem się zewnętrznych problemów, bo to wszystko są pozory, a nie rzeczywistość. Teraz do głowy przychodzi dużo pomysłów, które mogą wydawać się dziwne, niedopuszczalne lub mało prawdopodobne, ale nadal nie możecie powrócić do swojego starego życia i to już jest temat zamknięty. W tej chwili każdego dnia przyjmujecie rosnące poziomy wyższego światła do każdej komórki swojego jestestwa i stajecie się nowymi istotami. Takimi, które nie żyją na poziomie przetrwania i nie boją się przyszłości. Jednocześnie stare ziemskie aspekty ludzkiego umysłu są zdezorientowane w wyniku tego, że tak szybko zmienia się życie na naszej planecie. Umysł nowego człowieka wybiega naprzód i wyjaśnia, że od faktu, że tworzę własne życie, Ważniejszy jest fakt, że moje reakcje na to życie i wszystko inne mogą polegać na pokojowej akceptacji tego, czego doświadczam, tego, co stworzyłem świadomie i nieświadomie, aby się uczyć. Ten nowy człowiek wewnątrz nas będzie się coraz bardziej otwierał. Nie trzeba już angażować się w negatywne emocje jako automatyczną odpowiedź na twórczość z której nie jestem zadowolony. Możecie te emocje wziąć jak kolorowe nici na tkaninie, odrzucić wszystko oceniając i skupić się na tym, co naprawdę chcecie tworzyć. Możecie poczuć, jak radykalnie różni się taka reakcja na życie w odróżnieniu od starego, napędzanego strachem i chęcią samoobrony światopoglądu. Oto wy, uznający swoją moc, wolni od przymusu wydarzania się wyłącznie dobrych rzeczy. Aby być w harmonii, zdecydujcie w tej chwili. Czy będę witać te zmiany jako część wielkiego przejścia do oświecenia dla siebie i wszystkich innych? Czy przyjmę bez paniki te przemiany, które teraz przeżywa cała Matka Ziemia? Czy zaakceptuję fakt, że te stare struktury Ziemi muszą upaść i zniknąć, zanim nowe będą w stanie w pełni się umocnić? czy też zrezygnuję z tej transformacji, którą pomagałem, pomagałam, opracować przed swoim wcieleniem? Przyjmijcie stojące przed wami wyzwanie tak samo jak przejęliście wymagania setek trudnych ziemskich wcieleń. Jedynym bardzo zauważalnym wyjątkiem jest to, że dokładnie ten trudny czas na Ziemi zmienia w niespotykany dotąd sposób wibracje, doświadczenia i rzeczywistość. Oto jak potężni jesteście. Błogości wszystkim, którzy wspierają i udostępniają tę pracę.